Co najmniej 17% osób zakażonych koronawirusem to personel medyczny. W mediach społecznościowych codziennie czytamy dramatyczne apele o braku środków ochrony osobistej. Personel medyczny często pracuje w wielu placówkach jednocześnie, by utrzymać siebie i system przed zapaścią. Problemy w polskiej opiece zdrowotnej są znane od dawna. Wykształcił się więc równoległy system opieki prywatnej, dostępny dla osób zamożniejszych i pracowników korporacji. Ten system również nie zdaje sprawdzianu w obliczu pandemii. Produkcja substancji leczniczych przeniesiona za granicę może oznaczać konieczność wprowadzenia racjonowania leków. Czy jest jakaś nadzieja dla polskiego systemu opieki zdrowotnej? O sytuacji w zdrowiu, aktywizmie i motywacji do działania porozmawiam z moją dzisiejszą gościnią. Odsłuch społeczny. Dzień dobry, moją gościnią dzisiaj jest Joanna Wicha, pielęgniarka, socjolożka i polityczka. Członkini partii Razem oraz jej radna krajowa, a także kandydatka w wyborach parlamentarnych w Warszawie w 2019 roku. Dzień dobry. Jesteś jednocześnie pielęgniarką i socjolożką, co daje ci dość szeroką perspektywę na działanie opieki zdrowotnej. Jednocześnie działasz w partii politycznej, gdzie te obie perspektywy stykają się i dają ci możliwość działania, możliwość wpływania na rzeczywistość, kształtowania, czy przynajmniej walki o to, by zmieniać rzeczywistość, by zmieniać to pole polityczne, na którym chcesz działać, na trochę lepsze. Powiedz mi, dlaczego zaangażowałaś się w politykę? No wbrew pozorom to nie jest takie łatwe pytanie, bo można sobie wtedy tak naprawdę dosyć szeroką gamę różnych odpowiedzi i przygotować, i wypowiedzieć. Ale w moim przypadku to jest takie dosyć tak naprawdę na zasadzie jakiegoś takiego naturalnej kolei rzeczy, o tak powiem. Bo tak, wiesz, najpierw byłam uczennicą liceum medycznego, potem byłam studentką, potem byłam mamą, która wychowywała dziecko, a właściwie jednocześnie byłam studentką i mamą, bo to jakoś się zbiegło w czasie. Potem jestem pielęgniarką. Na początku może bardziej aktywnie jakby uczestniczyłam w tym życiu zawodowym, bo pracowałam na odcinku tak zwanym, bo to jest tak, że praca pielęgniarska to też są różne miejsca pracy. Pracuje się albo na oddziale, albo pracuje się w pracowniach diagnostycznych. Ja pracowałam na OIOM-ie dziecięcym przez jakiś czas i to było takie bardzo intensywne przeżycie jednak, jeśli chodzi o życie zawodowe. Wiesz, po urodzeniu córki jakoś już nie bardzo mogłam wrócić do tej pracy, jakoś mnie to emocjonalnie przerosło, ale to jest temat na inną historię. Natomiast potem pracowałam na oddziale kardiologii też jako pielęgniarka na odcinku, a potem się przeniosłam do pracowni diagnostycznej, bo akurat takie były potrzeby. I w którymś momencie pomyślałam sobie, że minęło już strasznie dużo czasu od momentu, kiedy skończyłam szkołę, od kiedy były różne protesty pielęgniarek związane z tym, jak trudny jest to zawód, jak niedowartościowany, jak niedofinansowany, jak budzący wśród osób, które go wykonują, jednak całą masę frustracji i że w zasadzie z upływem czasu nic się nie zmienia, że było białe miasteczko, w którym uczestniczyłam przez 2 tygodnie i wyglądało na to... Przypomnij naszym słuchaczom, którzy mogą nie wiedzieć, czym było białe miasteczko. Białe miasteczko to był taki zryw środowiska naszego pielęgniarskiego. Właśnie spowodowany tym, o czym wcześniej powiedziałam, tym całym jakby niezadowoleniem z tego, jak źle traktowany jest nasz zawód i jak nam się ciężko pracuje za bardzo, bardzo marne pieniądze. Wtedy zarabiałyśmy naprawdę jeszcze znacznie gorzej niż w tej chwili. No i zbuntowałyśmy się przeciwko temu, zwyczajnie po ludzku i po prostu poszłyśmy pod Urząd Rady Ministrów. Przyjechało nas bardzo dużo z całej Polski. Rozstawiłyśmy namioty i stałyśmy i protestowałyśmy i domagałyśmy się tego, żeby nastąpiły jakieś zmiany na lepsze w naszym zawodzie. Jedną z charakterystycznych rzeczy naszego protestu było to, że stałyśmy wzdłuż ulicy i miałyśmy takie, wiesz, butelki plastikowe i w tych butelkach plastikowych miałyśmy tam jakieś moniaki, jakieś grosze i potrząsałyśmy nimi, robiąc ogromny hałas i nawołując tam w stronę urzędu do polityków, żeby do nas wyszli i żeby z nami porozmawiali. Dobrze, zanim zapytam, jakie były efekty białego miasteczka, bo myślę, że do tego przejdziemy w następnym pytaniu, to wróćmy do twojej historii.
skończyliśmy na tym, że zaangażowała się w Białe Miasteczko. Co było dalej? No więc właśnie tak jak już wcześniej powiedziałam, były te kolejne jakieś tam zrywy, protesty, potem były kolejne strajki, kolejne wyjścia na ulicę, były nasze rozmowy z ministrem, no już nieżyjącym Zembalą i wtedy... Właściwie tak naprawdę, to ja chyba ci odpowiem na to pytanie od razu dotyczące tego, co się jakby udało załatwić w czasie Białego Miasteczka, a co nie. No wtedy wiesz, jednak niewiele się udało, to znaczy nie zauważyłyśmy jakiejś wielkiej różnicy. Znaczy były podwyżki, ja nawet pamiętam, że to były jakieś naprawdę bardzo symboliczne pieniądze. Nie umiem w tej chwili wymienić kwoty, ale naprawdę nie było tego dużo. I potem były protesty pod Sejmem i zostało wywalczone tak zwane zembalowe. No też dosyć, no już nie chcę się wdawać w szczegóły, ale przez wiele, wiele lat było tak, że część pielęgniarek dostawała to w postaci pieniędzy, które były dodatkiem do pensji, a część jako pieniądze do podstawy. Jest to zasadnicza różnica, dlatego że jeśli jest to dodatek, to on nie idzie potem do emerytury, a jeśli jest to do podstawy, to idzie. No, w końcu udało się wywalczyć naszym związkom zawodowym i środowiskom pielęgniarskim, że od zeszłego roku te pieniądze dla wszystkich pielęgniarek już są do podstawy. To są te szumne podwyżki, które PiS ogłasza wszem i wobec, jak tylko pielęgniarki coś próbują podskakiwać, że przecież dostały podwyżki. Nie jest to prawda, to nie są podwyżki od PiS-u, to są pieniądze, które już dużo wcześniej wywalczyłyśmy, tylko one miały różną formę redystrybucji, że się tak wyrażę. No i teraz tak, wracając do twojego pytania, co się stało? Pomyślałam sobie, że już kurczę, mam dosyć tego takiego siedzenia z założonymi rękami, no może nie zupełnie z założonymi, bo jednak brałam udział w tych protestach, ale wiesz, miałam takie poczucie, że to sprawstwo jest nie takie duże, jakbym chciała i że co chwilę wychodzimy na tą ulicę, protestujemy, ale tak naprawdę niewiele z tego wynika i pomyślałam sobie, że właściwie tak, mam karierę jakąś tam zawodową swoją, mam studia, mam wychowane spore dziecko i właściwie można by było zająć się czymś innym jeszcze, czymś takim no po prostu prospołecznym. I pomyślałam sobie, że to jest dobry moment, mając prawie 50 lat, że mogę przystąpić do partii politycznej, która w jakiś sposób umożliwi tą moją jakąś działalność społeczną. Oczywiście musiała być to partia lewicowa, bo nie wyobrażam sobie, żeby miała być inna. W zasadzie moje drugie pytanie miało dotyczyć opieki zdrowotnej z czasów przed kryzysem, w którym się znajdujemy. Ale myślę, że i tak zadam je, tylko w trochę zmienionej formie. Jesteśmy w tej chwili zamknięci, odizolowani od siebie. Przynajmniej niektórzy z nas. Część pełni funkcje niezbędne dla społeczeństwa. Tak właśnie jak pracownicy sklepów spożywczych, farmaceuci, pracownicy kanalizacji, oczyszczania, pracownicy, którzy zajmują się odbiorem śmieci, policjanci. To są wszystko funkcje niezbędne dla społeczeństwa. I jedną z tych funkcji oczywiście jest personel opieki zdrowotnej. Lekarze, pielęgniarze, pracownicy szpitali. Popraw mnie, jeżeli wykluczam jakąś grupę. Diagności, fizjoterapeuci. Dziękuję. I tak, jesteś w jednym z tych zawodów, które są niezbędne dla funkcjonowania społeczeństwa. Jednak do tej pory, kiedy rozmawialiśmy o opiece zdrowotnej, kiedy myśleliśmy o opiece zdrowotnej, jej obraz rysował nam się, przynajmniej z perspektywy osoby, która korzysta z opieki zdrowotnej, jako coś niedziałającego idealnie. Mieliśmy długie kolejki oczekiwania na lekarzy specjalistów, mieliśmy długie kolejki oczekiwania na zabiegi, a nasza opieka zdrowotna była niewydajna, niefunkcjonalna. Przynajmniej taka była w odbiorze społecznym. Może się mylę. Część osób lepiej zarabiających, część osób, które doznało awansu społecznego albo rzeczywistego, albo tylko w wyobrażeniu, miało zagwarantowaną jeszcze dodatkowo prywatną opiekę zdrowotną, gdzie przynajmniej w teorii mieli mieć zapewnione szybsze wizyty u lekarzy, lepszą opiekę, lepsze podejście do pacjenta. Ja mówię o pewnych problemach w bardzo ogólny sposób. Ty mogłabyś powiedzieć o nich pewnie w dużo głębszy sposób, ale nie wchodźmy w to od tej strony. Powiedz mi, dlaczego tak jest? Skąd taka opinia o naszej opiece zdrowotnej? Czy ona jest zasadna? I jakie są jej przyczyny? Czy to właśnie tak jak lewica mówi, czyli braki w finansowaniu, niewysoki poziom kształcenia nowych kadr, wieloletnie zaniedbania doprowadziły do takiej sytuacji. Czy może jednak strona liberalna ma więcej racji, proponując te rozwiązania przestawić na wolny rynek, by opiekę zdrowotną regulował sektor wyłącznie albo głównie prywatny?
który jest w stanie zapewnić, według ideologii liberalnej, największą wydajność obsługi za najlepszą cenę. Powiedz mi, jakie są tego przyczyny? No bardzo wielowątkowe jest to twoje pytanie i rozbudowane, ale zaczynając od początku, czy jest prawdą to, że stan naszej jakby ochrony zdrowia był przed pandemią zły? Jak najbardziej, wiesz, no jakby prawdę mają wszyscy ci, co mówią, ja do nich też należę, że jakby kondycja naszej ochrony zdrowia to jest wynik wieloletnich zaniedbań, bo to nie jest też tak, wiesz, że to zrobił to, co teraz się dzieje, to jest wyłącznie wina rządu PiS, chociaż oczywiście są teraz u steru władzy i mogli coś zrobić i naprawić, ale nie zrobili, ale jest to też efekt wcześniejszych rządów. W każdym razie jakby lata całe były obietnice przedwyborcze składane naszemu resortowi. Wszystko to się działo wspaniale i szumnie przed wyborami. Były uściski rąk w czasie różnych właśnie protestów i obietnice, po czym w efekcie tego nic się nie działo. Były kolejne wybory, kolejne ekipy rządzące i zaraz po wyborach okazywało się, że jakby tych funduszy, tych pieniędzy, tej pomocy dla służby zdrowia, bo kiedyś się mówiło służba zdrowia. Zwróć uwagę na pewną rzecz, teraz to taka dygresja będzie. Kiedyś funkcjonował termin służba zdrowia, no bo wiesz, bo to powołanie, bo to służenie chorym i tak dalej. Po czym w okresie rządów liberałów, neoliberałów, uknął się nowy termin ochrona zdrowia albo opieka zdrowotna. I nagle przestaliśmy być wszyscy pacjentami, staliśmy się klientami placówek ochrony zdrowia. Co za tym idzie? To jest bardzo głębokie. To znaczy, ja tego sama nie wymyśliłam. Wymyśliła to pani profesor, socjolożka. Jakie są inklinacje tego? Przestaliśmy być pacjentami, staliśmy się klientami. Nie ma służby, jest ochrona. Czyli, że nagle przestało nam się coś należeć, tylko staliśmy się klientami jakichś właśnie ośrodków, placówek. No i najlepiej by było jeszcze, żeby to były prywatne placówki i ośrodki. No bo wracając teraz do twojego pytania, ponieważ właśnie fatalnie było w tej państwowej ochronie zdrowia, a dlaczego było fatalnie? No bo to, po pierwsze nie było wystarczającego finansowania, a po drugie, jak grzyby po deszczu, zaczęły wyrastać właśnie te wszystkie prywatne szpitale, przychodnie i jakby lek na tą niedofinansowaną i w złej kondycji państwową ochronę zdrowia. I jakby co ma piernik do wiatraka? W jaki sposób ma pomóc powstawanie placówek prywatnych w funkcjonowaniu opieki państwowej? Opieka państwowa to jest opieka, która ma objąć jakby swoimi ramionami wszystkich, tak? I tych, którzy mają pieniądze, i tych, którzy nie mają pieniędzy, i tych, którzy są ubezpieczeni, i tych, no co, teraz powiem coś niepopularnego, według mnie również tych nieubezpieczonych, bo właściwie dlaczego nie? Znaczy jakby mamy zostawić te osoby jakby bez opieki, bez pomocy. Natomiast jeśli chodzi o prywatną ochronę zdrowia, no to tutaj mamy elity, tutaj mamy osoby, które na to stać, osoby, które na początku tak przynajmniej było, których stać było na to, żeby pójść do prywatnego gabinetu. Potem to się troszkę zaczęło zmieniać, dlatego że nagle firmy różne korporacje zaczęły wykupować dla swoich pracowników jakieś tam pakiety usług medycznych. I jakby ta opieka medyczna prywatna stała się bardziej powszechna, tak, przez to. Tylko jakby zwróćmy uwagę, jakby jaki jest poziom tej opieki, tak? Tu są dwie kolejne rzeczy. Po pierwsze, możesz sobie pójść i zrobić operację w Centrum Damiana na przykład. I super, fajnie, no zoperujesz sobie tam coś, powiedzmy, no nie wiem, żylaki kończyn dolnych. I wszystko jest fajnie, dopóki jest wszystko dobrze, wszystko idzie według planu, nie ma żadnych komplikacji, powikłań. Ale w momencie, kiedy zaczynają się jakiekolwiek problemy, i tak na koniec ten pacjent ląduje na przykład na OIOM-ie w Państwowej Służbie Zdrowia. Dlatego, że te prywatne szpitale nie są w stanie zapewnić tak kompleksowej opieki. No może jakaś tam część ma to całe wyposażenie, ale nie jest to taki poziom jednak, jak w tej Państwowej Ochronie Zdrowia. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, kolejna, paradoksalna. Wskutek tej szerszej dostępności do prywatnych placówek ochrony zdrowia, nagle się okazało, że również i tam zaczynają rosnąć kolejki. I to naprawdę bardzo, bardzo. To przed wybuchem epidemii już był taki moment, że doszliśmy do takiego momentu, że no, nie można porównać tych kolejek, że one były identyczne, ale już nie mogłeś sobie pójść po prostu do pierwszego lepszego z brzegu Multimedu, który ci się pojawił na ulicy, bo boli cię na przykład brzuch, masz pieniądze i wymyślałeś sobie, że chcesz zrobić sobie USG jamy brzusznej. Nieprawda, to tak już nie działało.
tam też były kolejki. Czyli jakby tak sobie myślę, że jeszcze trochę i tamten system też zacząłby być niewydolny, ten prywatny. I dlaczego tak się stało? Dlaczego tak się dzieje? Dzieje się dlatego, że po prostu personel medyczny nie jest z gumy. To, że powstawały kolejne ośrodki, które zajmowały kolejne budynki i miały kolejne przychodnie, poradnie, szpitale i tak dalej, super, fajnie. Tylko, że ci ludzie, którzy tam są zatrudniani, to dokładnie ci sami ludzie, którzy pracowali też w tych państwowych ośrodkach, państwowych szpitalach, a ponieważ bardzo, bardzo ich brak w państwowej opiece zdrowotnej, to również zaczęło ich brakować i w tej prywatnej. Także zmierzało to moim zdaniem tak czy siak do jakiejś katastrofy. No i teraz jakby ta pandemia chyba nam zweryfikuje ten stan naszej ochrony zdrowia, zarówno prywatnej, jak i państwowej. To przypomnijmy sobie, jak to wygląda, jeżeli chodzi o liczby. Jaka jest średnia wieku personelu, pracowników ochrony zdrowia? Jaka jest średnia wieku lekarzy? Jaka jest średnia wieku pielęgniarek? Wiesz, mogę się jakoś tam mylić w szczegółach, bo dawno tych danych statystycznych nie przeglądałam, bo teraz jakby co innego mamy w głowie, wszyscy myślimy o epidemii. Ale z tych danych, które pamiętam, którymi się posługiwałam wcześniej, w czasie kampanii wyborczej, to było tak, że średnia wieku pielęgniarek w Polsce to jest 52-54 lata. Jeszcze parę lat temu było to 48 lat, teraz już właśnie te 52-4. Jeśli chodzi o lekarzy, szczególnie pediatrów i chirurgów, to jest jakoś w ogóle to dramatyczna sytuacja, bo to są ludzie przed 60 po prostu. To są lekarze w tym wieku. O tak. Czyli za 5 lat większość pracowników opieki zdrowotnej będzie przechodziła na emerytury. Tak jest. Bardzo budująca tak. Perspektywa. Dokładnie tak. I to też nie jest tak, że te kadry się odbudują w ciągu... No bo wiesz, PiS się teraz chwali bardzo, jak to tworzy nowe miejsca nauki na uczelniach wyższych, otwiera wydziały w ogóle medyczne w jakichś w ogóle dla mnie zaskakujących uczelniach, które kompletnie nie mają przygotowania kadry medycznej, dydaktycznej. No ale dobrze, to jakby nie jest temat. No w każdym razie tworzy te miejsca. Tylko, że wiesz, żeby odbudować jakby kadrę, żeby nastąpiła ta następowalność pokoleniowa, to trzeba kilku ładnych lat, 5, 6, 7, 10 lat. Tyle to musi trwać wykształcenie lekarza i pielęgniarki w tej chwili też. To jest 5-6 lat, dlatego że przecież już nie mamy liceów medycznych, mamy studia. Więc pielęgniarka najpierw musi skończyć liceum ogólnokształcące, a potem musi skończyć studia. Czyli to jest 4 i 5, 9 lat? Myślę, że przejdziemy na koniec naszej rozmowy do tego, jakie lekcje my powinniśmy wyciągnąć i jakie działania powinniśmy podjąć, żeby sektor opieki zdrowotnej, ochrony zdrowia ratować. Natomiast w tej chwili znajdujemy się w obliczu największego kryzysu, jaki nasz kraj widział, prawdopodobnie od 1989 roku. Największego kryzysu, jeżeli chodzi o zagrożenie dla ludzkiego zdrowia od czasu, czy to od czasu II wojny światowej? Czy uważasz, że w historii PRL-u była taka data, która wiązała się z podobnym zagrożeniem dla ludzkiego życia, dla ludzkiego zdrowia, jak obecna sytuacja zdrowotna? Może od początku. Epidemia doprowadziła do sytuacji, w której duża część Polek i Polaków zamknęła się w domach, może wychodzić tylko w celu realizowania niezbędnych potrzeb życiowych, takich jak pójście do pracy, jeżeli tej pracy nie da się wykonywać zdalnie, takich jak pójście po zakupy czy do apteki lub na krótki spacer w celu podreperowania zdrowia psychicznego. Jesteśmy w epoce pandemii wirusa, który przenosi się bardzo szybko i ma dość wysoki poziom śmiertelności w porównaniu ze zwykłym wirusem grypy. W związku z tym obciążenie dla opieki zdrowotnej już przeciążonej, już ledwo działającej przed okresem panowania tej pandemii dramatycznie wzrosło. Na Facebooku, w internecie możemy przeczytać apele, narzekania, krytykę ze strony pielęgniarek, lekarek w zakresie braku dostępu do podstawowych środków bezpieczeństwa osobistego, takich jak maseczki, maski z wymienialnym filtrem, fartuchy, tarcze do zasłaniania twarzy, rękawiczki. Wszystkich tego typu przedmiotów brakuje dla polskiej opieki zdrowotnej w celu zabezpieczenia personelu przed niebezpiecznym wirusem. W związku z tym Polska jest krajem z najwyższym poziomem zachorowalności na koronawirusa, na chorobę COVID-19. Wśród personelu medycznego wirus rozprzestrzenia się w ośrodkach opieki zdrowotnej. Mieliśmy wiele oddziałów i całe szpitale wyłączone z użytku
ze względu na to, że pojawiało się w nim ognisko zarażenia wirusem i cały personel musiał zostać poddany albo leczeniu, albo kwarantannie. Teraz czytam twojego tweeta. Bardzo dziękuję rządowi jako pielęgniarka za to, że pochylił się nad naszą trudną sytuacją i zaraz po tym, jak dziękował nam za bohaterską postawę, planuje w dniu naszego święta dać nam prezent, ale nie w postaci maseczek, tylko zwolnień w budżetówce. Z tego wysuwa mi się oczywiste pytanie. Jak oceniasz przygotowanie polskiej opieki zdrowotnej na nadejście takiego dużego kryzysu jak pandemia? Jak oceniasz działania, które rząd podjął do tej pory w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się wirusa w Polsce? Jak oceniasz działania, które są podjęte w celu zapewnienia bezpieczeństwa personelowi opieki zdrowotnej i co uważasz, że musi się zmienić? No mamy taką, słuchaj, opowieść. Pierwsze doniesienia o tym, że istnieje coś takiego jak koronawirus, gdzieś tam się pojawił na świecie, dokładnie w Chinach, docierają do nas, do Polski, jeszcze jakoś tak może niezbyt oficjalnie, ale powiedzmy jesienią, w listopadzie, w grudniu, no już tam zaczyna się coś tam u nich dziać niedobrego. No my oczywiście jako Polska, polski rząd, nie reagujemy, czekamy co będzie dalej, no bo przecież wiadomo, nas plagi muszą ominąć, bo czuwa nad nami jakaś opatrzność. Potem jest przełom stycznia-lutego i zaczyna się bardzo źle dziać we Włoszech. No doniesienia są naprawdę tragiczne. Bardzo, bardzo, bardzo Włochom współczuję. To, co się tam wydarzyło, to jest jakiś dramat i o tyle mnie to poruszyło, bo ja jakby miałam do czynienia z włoską opieką zdrowotną wiele, wiele lat temu i zetknęłam się ze szpitalem włoskim wręcz z racji jakby choroby jednej z osób z mojej rodziny. I to jest genialnie działający system. I powiem ci szczerze, że jak tam się zaczęło tak źle dziać, moja pierwsza myśl była taka, rany, jeżeli tam tak się dzieje, kiedy oni mają naprawdę wszystko to tak dobrze zorganizowane, to co się będzie działo u nas? I przyznam ci się szczerze, że mi ciarki chodziły po plecach ze strachu na samą myśl o tym. No ale, co się potem dzieje? Okazuje się, że znikają maski z aptek. Nie ma masek. Po prostu zniknęły jak przysłowiowa kamfora. Potem się nagle okazuje po jakimś czasie, że nasz rząd sprzedał maski, które mieliśmy w jakiejś, nie wiem czy umiem to nazwać, to jakiś rodzaj rezerwy, podpowiedz mi jak to się tam nazywało. Agencja Rezerw Materiałowych. O! Jakiego rodzaju to były maski? Czy to były takie maski materiałowe, które po prostu nakłada na twarz i wyrzuca po jednym użyciu? Skąd? To były naprawdę bardzo profesjonalne maski, takie, które można stosować w czasie jakichś takich poważnych zagrożeń biologicznych nawet. I one miały atest, który kończył się tak naprawdę nie w tym roku, tak jak nas przekonują, co niektórzy w mediach, tylko ten atest tak naprawdę był do 2021 roku. Ale żeby uzyskać lepszą cenę, bo tak to zrozumiałam, one zostały sprzedane już na początku tak naprawdę pandemii, zdaje się, że do Chin. I niech mi ktoś wytłumaczy przy zdrowych zmysłach, co nasz rząd miał na myśli, jeśli w ogóle miał coś na myśli, robiąc coś takiego, pozbawiając nas masek. Jest to dla mnie kompletnie niezrozumiałe, bo naprawdę bardzo by się przydały w tej chwili, tak? A jednak no przewidzenie tego, że jeżeli wirus pojawia się w tylu miejscach już w Europie i jest tak groźny, jakby przewidzenie tego, że on się pojawi w końcu wcześniej czy później w Polsce, naprawdę nie było takie trudne. To jest pierwszy błąd jakiś taki, który uważam za karygodny, że nie zatrzymaliśmy tych masek dla siebie. Czy możemy zrobić małą dygresję? Dlaczego ten wirus jest taki groźny? To jest ciekawe pytanie, dlatego że ja słucham teraz dużo radia, chyba najwięcej w życiu w ogóle, bo no, sytuacja jest taka, jaka jest i się tym wszystkim, co się dzieje, interesuje bardziej nawet jeszcze niż wcześniej. I mikrobiolodzy twierdzą, że to nie jest tak, że to jest jakaś szczególna choroba, która się pojawiła ni stąd, ni zowąd, nie wiadomo skąd, tylko że one są już od pewnego czasu w jakichś różnych innych formach i postaciach. Ten się jakoś zmutował, jest dla nas bardzo niebezpieczny. I właśnie dlatego jest niebezpieczny, bo dotyczy takich bezpośrednich kontaktów człowieka z człowiekiem na zasadzie, że przenosi się po pierwsze drogą kropelkową. No właśnie, drogą kropelkową. I tutaj znów wracamy do masek, bo jeśli byłoby dość tych masek, to myślę, że na przykład gdybyśmy wszyscy nosili maski, ja wiem, że to jest niepopularne, to co teraz powiem, bo są znowu kolejne dwie szkoły na temat noszenia i nienoszenia masek przez wszystkich, bo część osób twierdzi, że noszenie masek właściwie nic nie daje, bo ono nas nie chroni. Ale gdyby nosili i ci zarażeni, i ci niezarażeni, albo ci, co nie wiedzą, że są zarażeni, to jakby wtedy chronimy się nawzajem, tak? No bo ten, co jest zarażony, nie kicha na tego niezarażonego, a ten, który jest niezarażony, jakąś tam osłonę jednak
tak przed tym kichającym, ma. Co to znaczy ci, którzy nie wiedzą, że są zarażeni? Dlaczego tak mówię? Mówię tak dlatego, że to, że nie mamy objawów koronawirusa, nie oznacza jeszcze, że nie jesteśmy zarażeni. Dlatego, że w bardzo dużej części z tego, co słyszę, bo oczywiście nie jestem fachowcem, ale z tego, co słyszę, jak się wypowiadają eksperci na temat tej choroby, bardzo duża część osób zarażonych COVID po prostu nie ma żadnych objawów. Są nosicielami, zarażają, natomiast nie prezentują żadnych objawów. I dlatego ta choroba jest tak cholernie niebezpieczna. Wróćmy Myślę, że to głównie są młodzi ludzie, wiesz, bo oni są tacy niefrasobliwi, bo chodzą, bo nie przestrzegają tych różnych zasad, no bo nie mają objawów, więc czują się bezpiecznie, że nie zarażają. A to wcale nie musi tak być. Oni nie mają objawów, ich organizmy są zdrowe, młode, silne, nie chorują na tą chorobę w taki sposób jak osoby starsze, ale to nie znaczy, że nie zarażają i że nie chorują w ogóle. Wróćmy do środków ochrony osobistej. Personelu medycznego. No i rzeczywiście to zwróciłeś mi słusznie uwagę, że te maseczki, o których mówiliśmy, te, które zostały sprzedane, no to one rzeczywiście powędrowały świat, to one, no nie byłyby to maseczki takie, których mogliby używać ludzie na ulicy, czy nawet pielęgniarki w szpitalach, czy medycy w ogóle w szpitalach, tak, nie mający bezpośredniego kontaktu z zarażonymi. No ale są jeszcze te inne maseczki i one też zniknęły. Te zwyczajne maseczki chirurgiczne. I teraz tak, popatrz, jaką mamy sytuację. Mamy taką sytuację, że ponieważ sprowadzaliśmy te maseczki z Chin i z innych krajów azjatyckich, ale głównie z Chin, to w momencie, kiedy tam się zaczęło źle dziać i oni przestali po prostu te maseczki wysyłać gdziekolwiek indziej, nagle nam ich zabrakło, tak? I jaka jest jakby krótkowzroczność osób, które jakby mają jakiś wpływ na to, co produkujemy w Polsce, tak? Czyli osób z rządu, tak? Jest taka, że wyprowadziliśmy tą produkcję tych takich podstawowych środków ochrony osobistej do krajów azjatyckich, bo nam się to zwyczajnie opłacało, bo tam były tańsze, parę groszy, bo tam można było taniej, za tanią siłę roboczą, co jest oczywiście też bardzo nielewicowe i tam można było je wyprodukować i sprowadzić do Polski. Teraz jesteśmy w sytuacji patowej, bo nie mamy firm w Polsce, które by mogły nam te maseczki natychmiast wyprodukować, no i jesteśmy w kłopocie. I to jest ta rzecz, której moglibyśmy się nauczyć, jakie wnioski wyciągnąć z tej epidemii. No chociażby to, żeby jednak w naszym kraju były takie firmy, takie przedsiębiorstwa, które takie rzeczy produkują, czyli te maseczki, rękawiczki, nie wiem, te kombinezony różne, których teraz się stosuje w bezpośrednim kontakcie z osobami zarażonymi koronawirusem. Ale mało to nie tylko to, jeszcze są przecież leki. Zaczyna brakować powoli pewnych leków w polskich aptekach. Dzieje się to dlatego, że półprodukty do produkcji tych leków myśmy kupowali również w Azji, w Indiach. Też stamtąd sprowadzaliśmy. A oni teraz po prostu je zatrzymali dla siebie. Poza tym to nawet już nie o to chodzi, tak sobie myślę, że oni ich potrzebują, tylko że oni z powodu tego, że też się borykają z tą chorobą, to też te linie produkcyjne prawdopodobnie mają częściowo mniej wydolne i dlatego tego nie wysyłają za granicę. Dobrze, powiedz mi w takim razie, we Włoszech, o czym już wspominałaś, widzieliśmy tragiczną sytuację opieki zdrowotnej. Widzieliśmy wprowadzenie oceny pacjentów pod względem tego, kogo należy ratować. Ach, kwalifikowanie pacjentów pod względem, teraz to strasznie brutalnie zabrzmi, przydatności dla społeczeństwa. I to brzmi po prostu potwornie. Chciałam powiedzieć w XXI wieku, ale jakby niezależnie w którym to wieku. Ale określamy się teraz jako osoby o jakimś poziomie cywilizacji i wrażliwości społecznej i nagle wracamy do jakichś prymitywnych zachowań, bo dla mnie jest to jakieś wybitnie prymitywne zachowanie. To jest takie jak zrzucanie ze skały osób, które są ułomne, tak? Więc nagle dochodzimy do takiego momentu, że mamy takie niedobory w sprzęcie medycznym, dokładnie w respiratorach, Włosi, Hiszpanie, Francja, Stany Zjednoczone, potęgi gospodarcze, potęgi, że lekarze muszą decydować o tym, czy dany człowiek, dana jednostka, w cudzysłowie, rokuje na przyszłość w sensie takim, czy ratowanie jego życia jest opłacalne dla społeczeństwa. Czy on może dać siebie coś, co w jakiś sposób się przyda, a czego nie da ktoś inny. To jest niebywałe po prostu. To jest okropne. To jest okrutne. To jest okrutne. Takie sytuacje zazwyczaj widzieliśmy w sytuacji konfliktów wojennych. Tak. Nie spodziewaliśmy się takiego podejścia do ludzkiego życia w sytuacji pokoju i względnego prosperity w całym społeczeństwie, w całej Europie.
Powiedz mi, czy jest ryzyko, że takie działania będą musiały być podjęte również w Polsce? Jakie będą konsekwencje dla sektora opieki zdrowotnej, jeżeli takie działania miałyby być podjęte? Teraz premier mówi o tym, że szczyt zachorowań na COVID-19 powinien wypaść gdzieś pomiędzy majem a czerwcem. Wciąż rośnie liczba zachorowań, rośnie liczba nowych wykrytych przypadków i z dnia na dzień ilość przypadków wykrywanych się powiększa. Jesteśmy, z tego co nam mówią eksperci od statystyki, na krzywej wykładniczej, gdzie ilość nowych zachorowań, ilość nowych przypadków podwaja się w jakimś okresie czasu. Czy polski system opieki zdrowotnej również będzie musiał się zdecydować na taki triaż? I jakie są konsekwencje tego dla pacjentów chorych na COVID-19, ale również dla wszystkich innych pacjentów, którzy mieliby w tym czasie korzystać z pomocy polskiej opieki zdrowotnej? To jest takie pytanie, na które jako pielęgniarka, nie jako polityczka, tak naprawdę wolałabym takiego pytania nigdy nie usłyszeć, ale no oczywiście, że niestety obawiam się, że dojdzie do takiej sytuacji, dlatego że no po pierwsze nie mamy zapewnionej wystarczającej ilości sprzętu medycznego i to, że w tej chwili gdzieś tam próbujemy skądś sprowadzać respiratory, to no ja się bardzo z tego cieszę, ale obawiam się, że w tej chwili to jest tak deficytowy towar, że nie uda nam się wystarczającej ilości tego sprzętu mieć, żeby zabezpieczyć go dla wszystkich, to po pierwsze. Po drugie, wiesz, to jest też tak, że to my teraz się głównie zajmujemy koronawirusem, a przecież to nie jest tak, że te kolejki, które były do specjalistów wszelkiej maści, one nagle zniknęły, że ludzie przestali chorować na inne choroby. To tak nie jest. Znaczy w moim szpitalu my w tej chwili nie przyjmujemy tak zwanych pacjentów planowych, ale przecież kiedyś ich trzeba będzie przyjąć, tych pacjentów planowych. Kiedyś trzeba będzie zrobić wszystkie odłożone operacje, kiedyś trzeba będzie wykonać wszystkie odłożone badania diagnostyczne, rezonanse, tomografie komputerowe. I ja jestem w ogóle przerażona myślą o tym, jak my to wszystko, mówiąc kolokwialnie, przerobimy w momencie, kiedy ta pandemia, mam nadzieję, w końcu minie. Bo w tej chwili możemy zaklinać rzeczywistość, udawać, że ci inni pacjenci przestali nagle chorować, ale oni nie przestali nagle chorować. I za chwilę będziemy mieć szczyt zachorowań i to będzie oznaczało, że ci wszyscy, którzy do tej pory mogli się wstrzymywać jeszcze z wizytami w szpitalu, mogli odkładać swoje badania diagnostyczne czy zabiegi, ci wszyscy pacjenci w końcu będą musieli przyjść do szpitala, przyjść do przychodni, przyjść do pracowni diagnostycznych. I obawiam się, że to może zbiec się w czasie dokładnie ze szczytem zachorowań na koronawirusa. I jeszcze do tego, tak jak powiedziałeś, ponieważ ten szczyt zachorowań jest prognozowany między majem a czerwcem. I jeszcze do tego, co robi nasz rząd. Nasz rząd proponuje naszym obywatelom w tym czasie wybory prezydenckie. Więc mamy jeszcze jeden czynnik, jedną składową do tego wszystkiego. Czyli wzrost zachorowań spowodowany przeprowadzeniem wyborów prezydenckich, bo niezależnie od tego, jakie one będą, czy one będą korespondencyjne, czy one będą w jakiejś formie pośredniej, w jakikolwiek sposób przeprowadzenia tych wyborów, rząd w tej chwili wymyśli, to czynnik ludzki tam będzie musiał zadziałać. Czyli jeśli nawet nie my pójdziemy do lokali wyborczych, my obywatele, to inni obywatele, czyli listonosze, będą musieli nam te karty dostarczyć do naszych skrzynek pocztowych. My będziemy musieli je wypełnić i wrzucić do tych skrzynek pocztowych, stojąc jednak w kolejkach przed tymi skrzynkami. Więc wracając do twojego pytania, obawiam się, że będziemy musieli dokonywać takich wyborów. To jest najgorsza odpowiedź, jaką można było uzyskać. Jest to bardzo smutna perspektywa. Wobec czego powiedz mi, co możemy zrobić, żeby chociaż trochę pomóc. Rząd nakazał nam wszystkich siedzieć w domu. Nazywa się to dystansowanie społeczne. Czy to jest skuteczne? Czy to jest coś, co musimy wykonywać? Czy musimy się poświęcać w ten sposób? I czy to cokolwiek daje? Wiesz, gdybyśmy nie mieli przykładów włoskich, hiszpańskich, francuskich i amerykańskich, gdzie jakby obywatele tych krajów no niestety nie słuchali wezwań swoich rządów, wezwań, ja nie mówię o nakazach i zakazach, do tego, żeby jednak
zmniejszyć swoją taką aktywność społeczną na zewnątrz. I gdyby się nie stało tam w tych krajach to, co się stało, to może bym powiedziała, że te środki zapobiegawcze są może trochę na wyrost i może trochę nadmierne, a może nawet bym knuła jakieś teorie spiskowe, że ponieważ nie jesteśmy przygotowani jako ochrona zdrowia do przyjęcia takiej ilości pacjentów, jaka grozi nam, to, że jest to jakiś tam sposób na to, żeby ratować twarz rządu, który nie dał wystarczającej ilości środków na ochronę zdrowia, kiedy o to prosiliśmy. Ale już po namyśle, myślę sobie, że jednak to nie jest zła metoda. To znaczy, na pewno to nie jest coś, co zupełnie powstrzyma rozprzestrzenianie się tego wirusa. Na pewno, gdybyśmy równolegle z izolacją taką społeczną i zatrzymaniem obywateli w domach mieli również bardzo dobrze funkcjonującą opiekę zdrowotną, bardzo dobrze zabezpieczony personel medyczny, to by było w ogóle fantastycznie i może udałoby nam się zminimalizować te koszty, jakie poniesiemy jako obywatele, jako kraj związane z koronawirusem. Natomiast no, w tej sytuacji, w której jesteśmy, to każda pomoc medykom nam jest po prostu bardzo dobrze widziana i ja jestem wdzięczna, że ludzie coraz bardziej jakoś próbują przestrzegać tych wszystkich zasad, bo obawiam się, że gdybyśmy nie pozostali w domach, gdybyśmy nie używali tych wszystkich środków dezynfekcyjnych w sklepach, rękawiczek, gdybyśmy nie myli rąk, gdybyśmy nie słuchali tych wszystkich zakazów, nakazów, to byłoby o wiele gorzej. Więc akurat, no tu muszę przyznać, że to akurat jest chyba dobry ruch ze strony naszego rządu, że zareagował tak, jak zareagował. Aczkolwiek no nie byłabym sobą, gdybym nie powiedziała, że jeszcze fajniej by było, gdyby do nie sprzedał maseczek wtedy, kiedy sprzedał, że gwałtownie gdzieś próbuje szukać w jakichś rezerwach w innych krajach, by robić produkcję w Polsce, kiedy to tak na szybko nie jest takie łatwe. I gdybyśmy mieli odpowiednie zabezpieczenie w tym kierunku, to byłoby znacznie lepiej. No ale to jest takie gdybanie, co by było gdyby. No pewne warunki nie są spełnione, pewnych rzeczy nie mamy, więc musimy korzystać z tego, co mamy. No i tym, z czego możemy korzystać, to jest jakiś rodzaj, nie wiem, posłuszeństwa obywatelskiego i zrozumienia tej trudnej sytuacji. No i jakaś taka samodyscyplina, która może nam jakoś ułatwi przejście przez ten dramatyczny dla nas wszystkich jednak czas. Odsłuch społeczny. Dziękuję za rozmowę, a słuchaczy zapraszam na kolejny odcinek podcastu